Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, to syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, tak jak wstąpiłeś na Maryję i w niej nieustannie przebywasz, aby każdy z nas cieszył się obecnością Twoją, abyśmy mogli przyjąć Chrystusa, który umiera na krzyżu dla nas, abyśmy mogli przyjąć Maryję, która stała pod krzyżem dla nas. Przyjdź, Duchu Święty, aby każdy z nas nieustannie wsłuchiwał się głos Jezusa ukrzyżowanego, zranionego, miłującego. Shana Maria, Veso Maria, Velokelun, Adonai, 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 Adonai. Na tą uroczystość Maryi Królowej Polski został wybrany ten fragment z Ewangelii świętego Jana. 3 krótkie wersety, które szczególnie są czytane, rozważane w okresie Wielkiego Postu, a dzisiaj również w związku z naszą ojczyzną, z naszym narodem. Maryja jest Królową Wszechświata i wszystkiego, co stworzył Bóg, świata widzialnego i niewidzialnego, aniołów i ludzi, ale także jest Matką i Królową naszą, tego narodu. To nie jest przypadek, że szczególnie nasz naród czci Maryję jako swoją Królową, jako swoją władczynię, Panią, monarchinię, tą, która tak naprawdę króluje i rządzi naszym narodem w imieniu Syna Bożego. Dlatego ta Ewangelia jest szczególnie wymowna, bo jest w niej ukazany Jezus konający na krzyżu, który widzi swoje duchowe córki, Marię Magdalenę, Marię, żona Kleofasa, ale szczególnie widzi swoją ukochaną matkę, Maryję, i również stojącego obok niej bardzo blisko, wspierającego ją świętego Jana Apostoła. Bardzo cierpią, widząc wielkie cierpienie Chrystusa. Patrzą i milczą, nic nie mówią. Ich serca są udręczone, zranione, widząc, jak bardzo
jest udręczony, cierpiący Chrystus. Nie mogą mu w niczym pomóc. Są przy nim i przez to chcą go chociaż trochę pocieszyć, że nie jest sam, że są przy nim osoby, które go szczerze kochają, które poszły za nim, które ufają mu, które wiedzą, że ta tajemnica męki jego, tego strasznego obumierania na krzyżu, jest ceną naszego odkupienia. Że jest to tajemnica miłości Bożej, że tak bardzo Bóg umiłował nas, że dał nam swojego umiłowanego Syna, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Kiedy Pan Jezus patrzy na Maryję, pragnie ją ofiarować, powierzyć opiece Jana, apostoła, którego tak bardzo umiłował, bo Jan tak bardzo czcił i kochał Maryję. Więc Jan był odpowiednią osobą, aby zaopiekować się Maryją, aby ją wziąć do swojego serca, do swojego życia, życia kapłańskiego, bo Jan przecież był od wieczernika kapłanem. I także Maryję ukazać wszystkim ludziom w imieniu Chrystusa. Maryja jest darem nie tylko dla Jana, jest dla wszystkich, jest dla nas. Jaki piękny dar Jezusa konającego, cierpiącego dla nas. Maryja, Matka Boska bolesna, przebita siedmioma mieczami boleści, ale również jak bardzo w tych doświadczeniach jest pełna godności, majestatu, jest pełna mocy Bożej, pełna pokory i piękna. Ona ufa, oddaje się woli Bożej i dlatego Bóg ją również tak bardzo wywyższył. Nie ma w niebie osoby bardziej umiłowanej i najbliżej będącej Boga, tak jak Maryja. Dlatego, kiedy mówi do Jana, oto matka twoja, mówi do nas, Pan Jezus, mówi do każdego z nas, to jest twoja matka. Moja matka jest twoją matką. Przyjmij ją. Przyjmij ten mój dar, dar mojego serca, moją matkę. Zaopiekuj się nią. Bądź z nią w relacji czystej i pięknej. Słuchaj ją we wszystkim. Ona również będzie ciebie wspierała na drodze życia, na drodze, która prowadzi do mnie. Więc dlatego trzeba, aby każdy z nas siebie oddawał nieustannie Maryi i przyjmował Maryję. Dobrze jest każdego dnia uczynić taki akt oddania się. Maryjo, tobie oddaję się, moich bliskich. Jeżeli ktoś ma rodzinę, żonę czy męża, czy dzieci, to ofiaruj każdego dnia, najlepiej z samego rana, właśnie siebie i swoich bliskich. Ofiaruj swoją pracę, swoje życie, swój dom Maryi. A Maryja wtedy zagości szczególnie w twojej rodzinie i w twoim domu i w twoim sercu.